Jestem i możemy szukać Hipariona. Valerian, odbieramy jakieś nieznane odczyty. Uwaga! Wykryto sygnał psioniczny. Skala niemożliwa do sklasyfikowania. Kerrigan, co ci się stało? Jak? Nie mamy czasu. Słuchajcie uważnie. Jim żyje, ale nie mogę go znaleźć. Ale wy możecie. Włamcie się do sieci Dominium i sprawdźcie, gdzie go trzymają. Jak możemy jej zaufać? Valerian, jeśli istnieje cień szans, że Jim żyje, to ruszam po niego. Włamanie do sieci bezpieczeństwa Dominium nie będzie proste. Tylko jeden człowiek może... Przecież się włamywałeś milion razy! Ale Orlan jest więźniem Miry Han. Przywódczyni najemników? To twoja znajoma, prawda? Nie zupełnie. Żona. To skomplikowane. Miejmy to już za sobą. Znajdź go, Matt. Jesteśmy mu to winni. Ej, Matt podczas kampanii Terran wybywał się do sieci bezpieczeństwa do Miniuków 15 razy, a teraz... O, nie, nie. No to ciężko. Spoko. Ktoś pisał o serii StarCrafta Multi. Kiedy widzę gwiazdy, gryzną ziemi. Może i. Przypominam sobie zielone wzgórza. Nie możesz już wrócić do domu. Wiem. Na ziemi nie ma już dla mnie miejsca. Mam na myśli, że ci nie pozwolę. Twój powrót zaalarmowałby władze na ziemi. Mogłyby rozważyć kolejną ekspedycję do naszego zakątka kosmosu. Wiesz, że któregoś dnia wrócą. Wiem. I będę na nich czekać. A rękę do brązu. Dotarliśmy do przestrzeni kosmicznej Terran. Czy mamy wyruszyć na Korhal? Jeszcze nie. Najpierw muszę się czymś zająć. Czy dzięki temu zdobędziemy przewagę królową? Czy Abatur ma czekać na nową esencję? Milcz, Isha. To sprawa osobista. Źle się skończy, ale muszę to załatwić. Skąd ta obsesja na punkcie zbierania esencji? Oznacza przetrwanie. Nowa esencja czyni cię silniejszym? Siła to pułapka, w którą wpadli przywódcy stad. Jeśli nie siłę, to co czerpiesz z esencji? Esencja to zmiana. Zmiana to przetrwanie. Zbieraj. I żyj. Stagnacja to śmierć. Odżegar. Wylądujmy na którymś ze światów i od razu go pochłońmy. Można i tak. Nic. Kery, nic. Misja. By włamać się do sieci Dominium, potrzebujemy prawdziwego eksperta od zabezpieczeń. Pułkownika Orlana. Niestety jest w rękach Miry Han, jednej z najwredniejszych i najbardziej stukniętych dowódców najemników. Okej. To będzie chyba fajna misja Hyperionem, tak mi się wydaje. Miro Han, mówi książę Valerian. Słyszysz mnie? Oczywiście, księżniczko. Wiem, że pracujesz z Matthew. Daj mi go, proszę. Zapominasz się, najemniczko. Witaj, Miro. Matthew, nie dzwonisz, nie piszesz? Ranisz me serce. Muszę prosić cię o pomoc. Przetrzymujesz pułkownika Orlana. Potrzebujemy go. To jedyny człowiek, który może włamać się do sieci Dominium. Chciałabym wam pomóc, ale potrzebuję pozwolenia od Jamesa Raynora. Jima nie ma w tej chwili. A to pech. W takim razie nie mogę wydać pułkownika Orlana. Słuchaj, Mira. Potrzebujemy Orlana, żeby uratować Jima. Oddaj go nam. Kochany, najemnik musi dbać o reputację, bo to jedyne, co ma. Więźnia oddam tylko klientowi. Nikomu innemu. Nawet tak zabójczo przystojnemu macho jak ty. Przykro mi. Możemy przerwać jej działalność w polu asteroid. Wtedy zwrócimy jej uwagę.
Musimy uszkodzić jej główną stację kosmiczną. Łatwo nie będzie. Też musimy założyć bazę. W pobliżu jest jedna ze stacji Miry. Możemy ją załatwić i założyć tam własną. Kurs wyznaczony. Czujniki pokazują lokalizację stacji Miry. Możemy zaczynać. Do dzieła. Potwierdzam. Spoko. Współrzędne namierzone. Leci. Ej, dzieciaki! Nie przeciśniemy się przez pole asteroid. Musimy wykonać krótki skok, żeby je ominąć. Oczy otwarte. Ładnie! Krótkie skoki mogą też ułatwić ucieczkę przed niebezpieczeństwem. Do dzieła. Kurs do dzieła. Lecimy. Potwierdzam. Nie forsować. No kurde, co ich tu tak dużo? Miejcie oczy otwarte. Niedaleko jest patrol myśliwców Miry. Nasze główne działa nie dadzą rady im wszystkim. Możemy wysłać własne myśliwce. To wyrówna szanse. Sprawdzam odbiór, odbiór. Bez problemu. Grupa wrogów. Zaatakować cel. Urzędne namierzone. Lecimy. Lecimy. Wieże artyleryjskie zadają ogromne obrażenia i mają duży zasięg. Na szczęście nasze dalekosiężne działo Yamato zadaje jeszcze większe. Wypróbuj je na tej wieży. Do dzieła. Okej. Miejcie oczy otwarte. Potwierdzam. To robot naprawczy. Jeśli go zabierzemy, będę mógł od razu połatać Hyperiona i wysłać nowe myśliwce. Potwierdzam. Cel namierzony. Potwierdzam. Widzę cel. Potwierdzam. Widzę czol. Widzę czol. Współrzędne namierzone. Okej. Okay. Siemano, siemano. Dobra robota. Naprawmy tę bazę. Niech produkuje dla nas automatyczne myśliwce. Za każdym razem, gdy zbierze flotę, wyślę ją na ludzi Miry. Nie możemy z nią porozmawiać. Tutaj to tak nie działa, Valerian. No niestety, lipunia. Ej, miny magnetyczne. Maleństwa nieźle sieką. Lecą na ciebie po prostej, więc rób uniki. Albo skacz, żeby im uciec. Spoks. Odbieram transmisję. No to lecimy. Kurs wyznaczony. Pole minerałów. Możemy tu zbierać surowce. Zbierz minerały, to ulepsze Hyperiona. Aha, okej, okay, to tak działało. To działa. Czujniki pokazują, że w pobliżu są skupiska minerałów, ale strzeżonych przez miny magnetyczne. Spoko, damy sobie radę. Nie forsować silników. Współrzędne namierzone. Potwierdzam. Kurs wyznaczony. Wo. Bez problemu. Dobra. Lecimy. Współrzędne namierzone. Współrzędne namierzone. Miejcie oczy otwarte. Doskonale. Czujniki pokazują, że zebraliśmy wszystkie minerały na obszarze. Silników. Kurs tak, żeby przyspieszyć, co zrobimy. Lecimy. Skoka. Kurs wyznaczony. Nowy poziom. Jest gotowe. Usprawniłem, co się dało. Daj mi jeszcze minerałów, to zrobię więcej. Czujniki wykrywają działalność kelmoriańską. Mają silną obronę. I mają duży okręt wojenny. Zawsze możemy ich obejść. Mogą mieć cenne zasoby lub sprzęt. Dawać ich tu. Miejcie oczy otwarte. Lecimy. Nie forsować silników. Lecimy. Bez problemu. Do dzieła. Oj, trafiła. Eskadra w drodze. Współrzędne namierzone. Cel potwierdzam. Kurs wyznaczony. Nie forsować silników. Zaatakować. Miejcie cel. Oczy otwarte. Grupa wrogów. Łączność potwierdzam. Dostępna. Widzę cel. Kurde, nie czuję chwilę, jak to działa. Współrzędne namierzone. Czemu ja mam tylko 6 tych B9? Lecimy. Wow, co to?
Do dzieła. Nie forsować silników. Miejcie oczy otwarte. Zaatakować cel. Eskadra w drodze. Ej, co ty robisz? Biorę się do roboty. Co oni robią, halo? Dobra, czyli ja mogę raz wypuścić 8, tak? Nie forsować silników. Znowu szlak by to. Potwierdzam. Chyba wygrywam, tak mi się wydaje. O, znowu znikły skurczubyki. Mogę zaznaczyć tego myśliwca? Nie mogę. No dobra, zaczynam tracić cierpliwość. Zaraz nas unicestwi. Ohoj, ohoj. Dobra. Porobiony. A co mi to dało? Heli generator pola elektrycznego. Wynalazek przeciąża wrogie jednostki i na jakiś czas je unieruchamia. Zainstalujmy go, główny inżynierze. Już działa, Lovelasie. Nie ma opierdzielania się. Lovelasie? Aha, okej. Okay. Bez problemu. Nie bez problemu. Się. Lecimy. Zaatakować cel. Grupa wrogów. Cel znaczony. Potwierdzam, widzę cel. Bez problemu. Matthew, nie lubię, jak ze sobą walczymy. Czy was dwoje łączy coś, o czym nie wiem? Nie zachęcaj jej. Może tak być. Mamy ich na celowniku. Miejcie oczy otwarte. Współrzędne namierzone. Port Gwiezdny produkuje kolejne jednostki. Musimy go szybko wyeliminować. Zaraz nas unicestwi! Potwierdzam, widzę cel. Lecimy. Nie forsować silników. Dobra, i teraz pytanie, co ja mam zrobić? Potwierdzam. Kurs wyznaczony. Nie forsować silników. Miejcie oczy otwarte. Aj. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, napierdzielać w to. Okej. Świetnie, ruszajmy dalej. A, i teraz my tu mamy bazunię, tak? Zautomatyzowane bazy są bardzo drogie. Lecimy. My tu mamy bazunię, no to spoko. Mamy ich na celu, potwierdzam, widzę cel. Miejcie oczy otwarte. Potwierdzam. Do dzieła. Cel namierzony. Miejcie oczy otwarte. Lecimy. Okej. Okay. Współrzędne namierzone. Wygląda na to, że to tyle. Nie forsować silników. Kurs wyznaczony. Mati uniki. Przecież unikam. Potwierdzam. Wszystkiego, chyba co się da. Zabraliśmy stąd wszystkie minerały. Potwierdzam. Spadamy. Miejcie oczy otwarte. I lecimy dalej. Wyznaczony. Lecimy. Bez problemu. Bez problemu. Lecimy. Do dzieła. Nie forsować silników. Kurs wyznaczony. Współrzędne namierzone. Potwierdzam. Miejcie oczy otwarte. Superior, wszystkie skarbowe. Kurs wyznaczony. Do trzeciego poziomu brakuje mi jeszcze tyle. Ej, Hyperion został wzmocniony. Później mi podziękujesz. Ło! To działa. Grupa wrogów. Potwierdzam. Kurs wyznaczony. Miejcie oczy otwarte. Kurde, za daleko od tego badziewia. Mamy ich na celowniku. Zaatakować cel. Nie forsować silników. Zaatakować cel. Współrzędne namierzone. Do dzieła. Grupa lecimy. Kurs wyznaczony. To rozjebane, to rozjebane. Atakowany.
Potwierdzam. Powiem, żeby to była jakaś nowość, że moje jednostki są atakowane. Wygrywamy! Nie zatrzymywać się! Miejcie oczy otwarte. Współrzędne namierzone. Cel namierzony. Do dzieła. Kurs wyznaczony. Lecimy. Potwierdzam. Bez problemu. Współrzędne namierzone. Nie forsować silników. Pią, pią. Tyle minerałów. Do dzieła. Napisałeś w pierwszych 15 sekundach tej misji. Wszystkie minerały. Na coś mogę powiedzieć. Kurs wyznaczony. Potwierdzam. Cóż mogę powiedzieć? Bez problemu. Zaatakować. Nie forsować silników. Cel namierzony. Potwierdzam. Zaatakować cel. Cel namierzony. Kurs wyznaczony. Celowniku. Współrzędne namierzone. Grupa wrogów. Matthew, niech ci się nie wydaje, że ci to ułatwię. A kiedy ostatni raz mi coś ułatwiłaś? Myślałam, że lubisz na ostro. Dobra, jest ulepszony. Chyba więcej już z niego nie wyciśniemy. Cel kurs wyznaczony. Mamy ich na celowniku. Współrzędne namierzone. Zaatakować cel. To działa. Kurs wyznaczony. Kurde, teraz na tym działem zabijam takie battle cruisery na hita. Nice. Lecimy. Potwierdzam. Aha, tu jest w ogóle cała ta baza. Cel namierzony. Zaatakować cel. Potwierdzam, widzę cel, potwierdzam. Nie forsować silników. Miejcie oczy otwarte. Bią, 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 bią. Zaatakować cel. Kurs wyznaczony. Potwierdzam. Współrzędne namierzone. Potwierdzam, widzę cel. Bez problemu. Poddaj się, Matthew. Będę dla ciebie miła. Obiecuję. Tego właśnie się boję. Nie wkurzaj mnie, Matthew. Sama się o to prosiłaś, Mira. Chciałem być miły. No tak, nie widzę powodu, żeby się poddawać. Współrzędne namierzone. Do dzieła. Nie forsować. A, w tą stację, stary, nam olać. Jednostki. O, proszę, porobieni. Zniszczyłeś moją bazę i zdobyłeś moje serce. Po raz kolejny. Ona jest bardzo dziwna. Proszę, możemy zabrać pułkownika Orlana i odejść? Już teraz? Wysyłam ci tego oszemranego osobnika promem. Powariowaliście wszyscy. Czemu miałbym ci pomagać? Możemy odesłać cię do Miry Han. Dobra, mów czego chcesz. Matthew, przez ciebie muszę odbudować maruderów Miry. Ale jeszcze się zobaczymy. Im później, tym lepiej. Jesteście złośliwsi od polityków Dominion. No. Nie zebrałem wszystkich? Serio? Kontaktowała się z nami Naktul, matka szczepu. Reprezentuje ona pozostałe matki szczepu, których nie masz pod kontrolą. Wyczuły twoją potęgę i chcą wrócić do roju. Matki szczepu, wysłuchajcie mnie. Wysyłamy wam lokalizację naszych wrogów z całego sektora. Zniszczcie ich. Spalcie ich twierdzę w moim imieniu. Wtedy staniecie się jednością z rojem. Gdy wrócą, Rój będzie jednością. Jesteś bardzo bliska zwycięstwa. Anu.
nie ma co ukrywać. Znalazłeś coś? Pułkownik Orlan włamuje się właśnie do sieci Dominium. Powiedz mu, że ma godzinę. Nie zrobię tego, Kerrigan. Ta sytuacja cię przerasta, nie pogarszaj jej. Jeśli Dominium dowie się, że wtargnęliśmy, przeniosą Jima albo go zabiją. Nie będę ryzykować porażki tylko z powodu twojej niecierpliwości. Daruj więc sobie groźby. Wydoroślałeś od czasów Umoi. Nie tylko zergi się adaptują. Niech będzie. Zaczekam, aż wasz ekspert dokończy. Jaka uległa. I nie będzie esencji. Nie mogę zbierać tego, czego nie ma. Jesteśmy tu z rozkazu królowej. Nie waż się tego kwestionować. Ja podążam za esencją. Musisz nauczyć się posłuszeństwa, pierwotny. Tak, zbliż się. Zbiorę twoją esencję. Dosyć. Zagaro, nie mów w moim imieniu. A ty, Dehako, nie zbieraj esencji mojego roju. Matki Szczepu niechętnie współpracują z Terranami. Są mi niezbędni do realizacji planów. Pytają, czy mamy zniszczyć Terran, skoro nie są nam już potrzebni. Powiedz im, że mają zostawić Terran w spokoju. Taka jest moja wola. Przekażę, królowo. Spoks. Jama lelowocyjna. Czy Rój mógłby włamać się do sieci Dominium? Systemy Terran nieeleganckie. Problem z wymianą. Wiele czynników zakłóca żądanie. Biologia. Język. Więc nasze myśli zbyt się różnią, by umożliwić bardziej skomplikowany przekaz. Dokładnie. Procesy zergów zbyt złożone. Niekompatybilne z maszynami Terran. Więc teraz wszystko zależy od Valeriana. Wszystko zależy od Valeriana. Dobra, chyba tyle w tej misji.